Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam. Proszę się zapiąć i ruszamy w trasę. Nie na rowerach, przed chwilą o rowerach mówiliśmy. Tak. Mnóstwo tras rowerowych w Polsce. Jest gdzie jeździć. Coraz więcej ludzi też. To jest straszny przyrost w takim tempie. Prawda? Niestety hulajnogi i konkurencję tworzą. Tworzą i to bardzo poważną, tak. Chociaż widzę, że robimy się coraz bardziej poprawnie, jeżeli chodzi o hulajnogi, bo jednak początek był taki, że można je było znaleźć dosłownie wszędzie. Na środku ulicy potrafią leżeć. Tak, dokładnie. Ale chyba uczymy się, edukujemy i jest, mam wrażenie, coraz lepiej, jeżeli o to chodzi. Pani profesor, czy spór o baner z panem Halickim zażegnany? Nie, to właśnie nie był spór, to było takie, powiedziałabym, zaskoczenie i nie wiem, czy można słowo wkurzenie. Można, pewnie, że można. Tak, jak już człowiek załatwi zgodę na wszystko, powiesi. I najciekawsze to było, że zadzwoniła po prostu pani, która powiedziała do kogoś z mojego biura, że wczoraj szłam i tutaj była pani Himmler. Dzisiaj idę i nie ma pani Himmler. Czy to tak miało być? Więc obywatelska jakaś taka czujność się okazała. No i to bardzo. Bardzo budujące. Tak, nawet wczoraj o tym myślałam, bo jadąc z kolei trasą łazienkowską też na takim wiadukcie zobaczyłam baner Andrzeja Halickiego i sobie pomyślałam o tym. Ale rozumiem, że kwestia jest taka, po prostu doszło do pewnego nieporozumienia, które już zostało wyjaśnione. Nawet już nie pamiętam o tym. Dobrze. A skoro o Andrzeju Halickim mówimy, to powiedział ostatnio, zrobiliśmy błąd, że nie przyjęliśmy ustawy, o związkach partnerskich w poprzedniej kadencji. Czy uważa pani, że faktycznie to był błąd i teraz w ogóle jakiekolwiek szanse na to są? Ja myślę, że o błędach pewnie warto wyciągać wnioski. Natomiast jeżeli się czuje, że się popełnił błąd, no to trzeba jakąś procedurę uruchomić, żeby ten błąd naprawić. Więc rozumiem, że czekamy na następne wybory także. Ale deklarację LGBT pani podpisała, a na przykład tak. Z ramienia Platformy Obywatelskiej, znaczy Grzegorz Schetyna na przykład, się nie podpisał. No bo ja rozumiem, że jakby ta wolność taka w sprawach tego typu, takich sprawach związanych z, ja myślę, z odbiorem, zrozumieniem praw człowieka, które nie są nigdzie w żadnych traktatach zapisane, ale które się dla mnie mieszczą w prawach człowieka, w równości, w wolności. Więc dla mnie jest to oczywiste, także nie mogę sobie wyobrazić, że mogłabym nie podpisać. Natomiast każdy z nas ma prawo do swoich, myślę, poglądów, wyborów. Natomiast kiedy dojdzie do takiego momentu, że trzeba będzie znaleźć większość, to no to wtedy w parlamencie, w głosowaniach, no to wtedy sprawa się robi bardziej poważna i staje się już taką sprawą, myślę, całego ugrupowania politycznego, więc na razie, myślę, każdy ma prawo do wolności także w sądach. No tak, ale mimo wszystko, jeżeli decyduje się na przykład głosować na Koalicję Europejską i słyszę, że osoba, która jest szefem Platformy Obywatelskiej, takiej deklaracji nie podpisuje, a ja jestem za tym, żeby ona funkcjonowała, no to zaczynam się zastanawiać, czy chcę głosować na takie ugrupowanie. To proszę słuchać innych, a gdyby pani tak popatrzyła i posłuchała mnie, takich jak ja też jest bardzo wielu, więc ja myślę, że to jest kwestia jeszcze wewnętrznej dyskusji i wypracowania wspólnego stanowiska, ale też ja sobie wyobrażam, że do końca mogą pozostać różni politycy przy swoim podejściu, natomiast muszą poczuć też jakby odpowiedzialność wobec społeczeństwa i też jakby poczucie odpowiedzialności w kontekście tego, że jesteśmy wspólnotą etyczną i wspólnotą prawa jako społeczeństwo i jest dużo ludzi, którzy czują i widzą i mają własne prawa zagrożone, więc tutaj myślę, polityk nie powinien mieć wątpliwości w jakimś momencie. Ta ostatnia prosta jest dla pani bardzo pracowita? To całe wybory były pracowite. One się toczyły trochę jakby na dwóch poziomach. Na tym poziomie centralnym to myślę, że była w większym stopniu debata jednak o Polsce. Natomiast na tym poziomie bardziej
powiedziałabym, praktycznym, tam gdzie organizowane były spotkania przez organizacje pozarządowe, gdzie uczestniczyli przedstawiciele bardzo różnych środowisk, na przykład związanych z klimatem, to te debaty były bardzo europejskie, one praktycznie się kręciły. Czy małe spotkania wczoraj miałam na Ursynowie, to właściwie wyłącznie Europa jest. Oczywiście jakieś tam odniesienia do rzeczywistości Polski, ale ogromne zainteresowanie Europą. I to jest najbardziej budujące, bo to dla mnie są takie pierwsze, dla mnie trzecie, ale pierwsze rzeczywiście wybory, gdzie widzę, że od ludzi płynie to zainteresowanie, pytania, troska o przyszłość, wszystko w kontekście Europy i to dobrze wróży, myślę. Mam nadzieję tylko, że to się przełoży też na frekwencję. No tak, wszyscy ludzie młodzi. Tak. Wczoraj był 15-latek na Ursynowie, Antek, jak się okazało, który miał pomysł, żeby w Polsce, dlaczego te wybory nie są obowiązkowe, dlaczego my nie czujemy, że to jest nasz obowiązek, żeby pójść, dlaczego jest taka niska frekwencja. I tak mnie zaskoczył ten młody człowiek swoją dojrzałością wniosków, opinii, którą wygłaszał i też jakby troską i zrozumieniem tego, że co to znaczy być obywatelem, więc plus oczywiście cały klimat, to poruszenie ludzi młodych, strajki. Miałam spotkanie z Ligą Warszawskich Liceów, z mnóstwem młodzieży i oni się czują coraz bardziej odpowiedzialni, więc to jest bardzo, bardzo budujące, bo to jest największy w Polsce problem, że ludzie młodzi konstruktywni są mało zaangażowani w wybory i w ogóle politycznie. I mam wrażenie, że to się zaczęło zmieniać. Nie da się ukryć, że wszyscy podkreślają, że frekwencja odegra tu bardzo ważną rolę, zresztą jak w każdych wyborach, ale chyba wszyscy faktycznie, to co pani mówi, liczą na to, że w tym przypadku o tych wyborach tak dużo się mówi i podkreśla się, jak bardzo są ważne z wielu punktów i z wielu powodów, że jest szansa, zresztą przed chwilą przytaczałam sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej, gdzie deklaruje udział w wyborach 53%. Oczywiście w praktyce ten odsetek na pewno będzie trochę niższy. Tak, bo zawsze były deklaracje wyższe. Tak jest, zawsze tak jest. No ale mimo wszystko istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten rekord, że ta liczba, która miała miejsce kilka lat temu, zostanie jednak pobita, bo to zainteresowanie i to, co się dzieje wokół Polski, wokół całej Unii Europejskiej, wpłynie na to, że jednak w niedzielę pójdziemy do urn. Znaczy, smutne jest to, że tę wysokość, tę frekwencję, łatwo tę liczbę pobić, jak pani mówiła, bo była tak niska. I to nie było pocieszenie, że ostatnio chyba były jeszcze trzy państwa członkowskie, które miały jeszcze niższa, Słowacja 17%. Więc rzeczywiście to było bardzo jakby trudne nawet do wytłumaczenia, trudne do zrozumienia, także i dla nas. Ja pamiętam referendum prawie 55% i rok później pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego i ten spadek do 20%, więc strasznie trudno to zrozumieć. Ale to może wynikało z tego, że jakby nasza świadomość tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jak bardzo ona może mieć wpływ na to, jak nam się żyje, była niska, że jednak wiele się zmieniło w ciągu tych ostatnich lat i teraz na zupełnie innym poziomie jesteśmy. Tak jak pani mówi, że ci młodzi ludzie mają świadomość tego, gdzie żyją, że żyją w Europie. Czy na pewno. I po pierwsze myślę, dzisiaj po 15 latach gołym okiem widać, jak niesamowicie członkostwo w Unii wpływa także i na jakość naszego życia, na to wszystko, co musielibyśmy, budując z własnego budżetu, prawdopodobnie budować przez 100 lat. To wszystko się udało radykalnie przyspieszyć, więc to zaczynamy widzieć. Oczywiście te ostatnie lata to było i debaty o Europie, straszenia Europą było więcej, ale też myślę jakby budzenia się w ludziach tej świadomości, czym dla nas jest członkostwo. I też myślę, że sporo z tych rozmów, które mam, że sporo ludzi pyta, co by to było, gdybyśmy nie byli w Unii. Coraz więcej ludzi, także do ludzi młodych, którzy urodzili się w tej rzeczywistości, czy żyją, zaczyna docierać, że rzeczywiście gdybyśmy nie byli w Europie, to by nie było całej masy najważniejszych dla nich życia, elementów życia związanych ze studiami, z pracą, z wolnością podróżowania i z otwarciem na cały świat. I tylko jeszcze języki, żebyśmy zaczęli rzeczywiście naszych młodych, małych Polaków uczyć bardziej skutecznie różnych języków obcych, żeby też mieli tę swobodę poruszania się, wchodzenia w różne kultury. Tego bardzo mi brakuje, ale myślę, że to przyjdzie też. No, ale myślę, że na tym polu i tak jest bardzo duży postęp, jak widzę, ilu obcokrajowców chociażby właśnie tędy, krakowskim przedmieściem, Nowym Światem spaceruje, że ta Polska przyciąga coraz więcej Europejczyków i dajemy sobie z tym radę. Wchodzi się do restauracji, pracują młodzi ludzie i oni absolutnie na przykład po angielsku swobodnie rozmawiają z turystami, którzy do nas przyjechali z zagranicy. Więc chyba jest lepiej pod tym względem. Ja w ogóle jestem pozytywna, jeśli chodzi także o przyszłość Europy, także nie poddaję się tym wszystkim krakaniom,
że nas populiści, antyeuropeiści zdominują i w parlamencie. W parlamencie na pewno będzie bardziej jakby hałaśliwie i może trochę trudniej, bo, ale na pewno nie będzie w większości w rękach tych, którzy Europy nie lubią, czy którzy nie lubią takiej Europy, której Polska potrzebuje. Więc, ale tego trzeba będzie też pilnować, bo na pewno będzie takich dużo przekazów atrakcyjnych, negatywnych płynęło z parlamentu i musimy być ci proeuropejscy, czyli tacy, z którymi Polsce jest po drodze, będą musieli pilnować, myślę, tego parlamentu i swojej jedności. To będzie test, wielki test dla jedności proeuropejskich grup politycznych. A myśli pani, że Koalicja Europejska zwycięży? Ten sondaż dzisiejszy dla Rzeczpospolitej pokazuje różnicę kilku punktów i te wahania naprawdę już są niewielkie. Oczywiście był w pewnym momencie taki sondaż, w którym Koalicja Europejska wystrzeliła 10% nad Prawo i Sprawiedliwość. Te kolejne pokazują, że jednak PiS wygrywa, ale wy im depczycie po piętach. No oczywiście w takim odbiorze zewnętrznym to, kto ile procent będzie miał i na ile mandatów to się przełoży, to będzie oczywiście bardzo ważne. Ale myślę, że takim największym sukcesem tych wyborów to jest to, że udało się taką koalicję zbudować, bo ja myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy pokazali, że wychodząc z różnych ideologii, z różnych partii, że w sprawie Europy znowu jesteśmy razem, bo to było siłą Polski od początku przygotowywania się do wejścia do NATO, do Unii Europejskiej. Pewnie pani pamięta, do jakikolwiek kolor rządu był, to właściwie wszyscy szliśmy w tę samą stronę i to zaczęło wracać teraz i to jest myślę najpiękniejsze w tej koalicji europejskiej, że oto znowu Polacy, mam nadzieję większość, że jest znowu razem i... A Koalicja Europejska przetrwa? Bo oczywiście pojawiają się takie komentarze, że jeżeli zwyciężycie w tych wyborach, no to wiadomo, to jest taki mocny argument za tym, żeby iść dalej i robić wszystko razem. A jeżeli przegra, jak jest pani zdaniem? To jest ciekawe. Oczywiście to jest odpowiedzialność liderów i liderzy mają obowiązek myśleć długookresowo i dostrzegać też nie tylko interes własny partyjny, ale też interes Polski, Polaków, nas wszystkich. I to będzie też test dla liderów, bo szczerze mówiąc zarówno zwycięstwo, jak i mam nadzieję, nawet się boję użyć słowa, brak zwycięstwa, to właściwie powinien być czynnik dominujący dla decyzji takiej, że się trzeba trzymać razem. Tym bardziej powiedziałabym, gdyby to wszystko nie poszło za dobrze. No ale to znowu zobaczymy, jak liderzy potrafią przełożyć połączyć interes partyjny z interesem Polski. Pojawienie się na polskiej scenie politycznej ostatnio kilka razy Donalda Tuska uważa pani za dobry krok z jego strony, żeby... On podchodził do tego, że generalnie chodzi mu o mobilizację, tak? Żeby zachęcić nas do tego, żeby do wyborów pójść, co jednak nie zmienia faktu, że z jego strony pojawiły się głosy takiego mocnego wsparcia. Wiadomo, na kogo zagłosować. Znaczy, dla mnie, muszę powiedzieć, to była przyjemność słuchać Donalda Tuska w tych wystąpieniach, bo on był właściwie pierwszym liderem tego typu, kimś, kogo się słucha, bo wielu z nas podobnie mówi, ale kimś, kogo się słucha, że wprowadził rzeczywiście tę szerszą perspektywę, że zwrócił uwagę, że my Polacy musimy także widzieć to, co się dzieje w świecie, bo jesteśmy tak zajęci tymi wewnętrznymi, od paru lat wewnętrznymi sprawami, że nie dostrzegamy, że w międzyczasie ten świat jednak wykreował tyle takich globalnych w charakterze wyzwań, którymi musimy się przejąć, bo świat właściwie gna do przodu i to wszystko, co dotyczy i katastrofy klimatycznej, to wszystko, co dotyczy nowych technologii, czy tej piątej generacji, właściwie wszystkiego, co się wiąże też z konkurencyjnością, ale też jakby z przygotowaniem naszych młodych ludzi do tego, żeby w tym świecie globalnym, który się kształtuje, żeby się czuli dobrze i żeby się czuli, że mogą na nie oddziaływać także. Więc bardzo dobrze, że rozszerzył ten nasz horyzont myślenia poza czysto polski horyzont, także na sprawy, dla których potrzebujemy Europę. W pojedynkę sobie nie damy rady, ale także, że Europa w tym świecie globalnym te wyzwania musi wszystkie podjąć. Dobrze byłoby, żebyśmy jako Polacy wzmocnili Europę. Więc to myślę, było niesamowicie ważne przesłanie i nawet jeżeli niektórzy politycy udają, że go nie słyszeli, to mam nadzieję, że jednak tam głębi ducha do nich myślę, dotarło. Że oni wyjątkowo głośno słuchali i każde słowo analizowali, zastanawiając się, jaki będzie miało to wpływ na też na wynik, myślę, wyborów. Czy według pani na to, jak właśnie te wybory będą przebiegać i jak się zakończą przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości, może mieć
całe zamieszanie wokół filmu Sekielskich i wokół tego, co dzieje się w polskim kościele? Znaczy, ja jestem przekonana, dlatego że ja myślę, że tak mówimy o tych testach dzisiaj dużo, ale to jest też taki test dla naszej dojrzałości jako społeczeństwa, bo my jesteśmy jako społeczeństwo oczywiście wspólnotą prawa, prawa trzeba przestrzegać, to jest bardzo ważne, bo to daje poczucie bezpieczeństwa każdemu z nas, indywidualnym obywatelom, ale jesteśmy też właśnie taką wspólnotą etyczną i ja myślę, że dojrzałe społeczeństwo to jest takie społeczeństwo, które musi, my musimy wszyscy stać po stronie ofiar, a nie krzywdzicieli i nie możemy się zachowywać jak Piłat, prawda, który umywa ręce od wszystkiego, jeżeli mogę sięgnąć do tego porównania. I wydaje mi się, że ta debata, która się zaczęła, to ona nie może być inaczej. Ona musi pokazać, że jesteśmy dojrzałym społeczeństwem i że nigdy nie zaakceptujemy takich zachowań, takich przejawów w instytucji, która zawsze była instytucją zaufania publicznego. Mm-hmm. I to jest dla mnie, myślę, niesłychanie ważne. Będzie mnóstwo, ja myślę, że to jest czubek góry lodowej, co widzimy dzisiaj, ale myślę, że to nie chodzi tylko o to, żeby dać jakieś zadośćuczynienie, żeby to wszystko, co można jeszcze zrobić dla ludzi, którzy byli ofiarami. To wszystko jest niesłychanie ważne, ale myślę też, jako społeczeństwo powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski, że to gdzieś jest także odpowiedzialność nas wszystkich, także za tę instytucję. Czy uważa pani za tym, że Kościół wyciąga wystarczające wnioski? Wczoraj episkopat, specjalne spotkanie w tej sprawie było, później usłyszeliśmy komunikat, gdzie Kościół przeprasza wszystkie ofiary za to, co się wydarzyło, no i że zostaną podjęte odpowiednie kroki, aby w przyszłości temu zapobiec. Ja wciąż, jak słucham tego typu wypowiedzi, to mam wrażenie, że to są takie bardzo okrągłe wypowiedzi, z których nic konkretnego nie wynika. No to czy niestety mieliśmy również inne wypowiedzi hierarchii i w związku z czym to jest, zobaczymy rzeczywiście, co to oznacza. Ten list, może rzeczywiście on jest potrzebny w parafiach, może on dla ludzi, którzy jakby do których nie dotarło to potworne, porażające zupełnie przesłanie, które z tego filmu płynęło, to może ten list jest potrzebny, on swoją rolę spełni, ale to jest jakby kropla w morzu tego, co myślę wszyscy oczekujemy i te procesy muszą, one się będą toczyć przez lata całe, przecież to dopiero właściwie jest rzeczywiście ci ludzie, którzy dzisiaj są dojrzali, już na tyle silni, że mogą sobie pozwolić z ujawnieniem, jakoś żyć ujawniając prawdę i odnaleźć się w swoich środowiskach, ale jest mnóstwo ludzi młodszych, całkiem młodych, dzieci jeszcze prawdopodobnie, które dopiero do tego wszystkiego będą stopniowo dojrzewać, także myślę, że jest to długi proces i to jest egzamin. Ale myślę, że to, że osoby, że coraz więcej osób o tym mówi, że to tabu gdzieś tam i tą tajemnicę swoją, którą skrywali przez tyle lat, gdzieś się otwierają do świata. Chociażby też wczoraj wypowiedź Franza Timmermansa, który przyznał, tak, że też był molestowany przez księdza. To może spowoduje, że ci młodzi ludzie, o których pani mówi, czy ludzie, bardzo, którzy w małych miejscowościach i tak dalej, boją się, wstydzą, że też powiedzą. Wiesz, ja myślę, tak. Mm-hmm. Ja myślę, że jest mnóstwo, prawdopodobnie kobiet więcej niż mężczyzn, które to potrafiły jakoś usunąć ze swojego takiego jakby doraźnego życia psychicznego, ale to wychodzi. To teraz myślę, te bodźce, które przyjdą, myślę, że tego będzie dużo więcej, bo na razie jednak w większości to dotyczyło mężczyzn, chłopców i myślę, że tego jest równie dużo po stronie dziewcząt, kobiet i że to wszystko wyjdzie, więc... Zresztą Polacy, skoro dzisiaj mówimy dużo o sondażach, te sondaże po tym, jak się film pojawił, dużo ich było, różnego rodzaju dużo pytań. Chcą, żeby ta sprawa została rozwiązana, żeby Kościół coś z tym zrobił. Wiele głosów się pojawia, większość Polaków chce, żeby episkopat został rozwiązany. Ludzie tracą zaufanie też do księży, prawda? Absolutnie. Ci, którzy chronili sprawców, oprawców, tych krzywdzicieli, to przecież... To też są, nawet nie patrząc na to z punktu widzenia prawa, ale nawet moralnie w ogóle, to jest przecież nieprawdopodobne takie przestępstwo moralne i myślę, że Kościół sobie musi z tym poradzić. Bo myślę, że na razie to jest tak właśnie w duchu zadośćuczynienia, mm-hmm, przepraszania tych, których to spotkało, ale przecież my jako społeczeństwo musimy dostać gwarancję, że ta instytucja zaufania publicznego rzeczywiście już nigdy nie będzie taką instytucją, która będzie w ten sposób krzywdzić
oni traktują, myślę, jednak Kościół traktuje, katolicki traktuje ludzi jako parafian, nie jako obywateli, którzy mają swoje prawa i to myślę jest wielkim mankamentem i od tego Kościół będzie musiał odejść. To są nie tylko parafianie, to są także ludzie i obywatele i teraz w jaki sposób te gwarancje mogą się pojawić, żebyśmy znowu mogli posyłać dzieci, którzy chcą do Kościoła, na religię. Więc myślę, że to się rozpoczyna długi proces racjonalizacji obecności Kościoła w naszym życiu społecznym. Ale rozumiem, że jest Pani za tym, żeby, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, Kościół absolutnie nie miał wpływu na to, co dzieje się w państwie. No, dla mnie to jest w ogóle jedna z tych rzeczy, które mi się nie mieszczą w głowie. Dlaczego? Teraz widać, jak to wszystko krótkie ma nogi, jak to szkodzi, że Kościół odszedł od swoich tradycji, myślę, wielu set lat, nie wtrącania się jednak w taki sposób, czy nie posługiwania się polityką i nie oddziaływania na politykę, ale to jest też, myślę, odpowiedzialność polityków, żeby to przestało być stałym elementem naszego krajobrazu polskiego i mam nadzieję, że to jest także początek jakby umieszczania religii w miejscu, które do niej należy. Od 20 lat przygląda się Pani temu, co dzieje się w Unii Europejskiej z perspektywy Brukseli. Mnóstwo było oczywiście głosów, komentarzy, jak postrzegana jest Polska, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat, że ten wizerunek no nie jest już tak chyba dobry, jak był jeszcze 4, 5, 6 lat temu. Jakie są Pani spostrzeżenia, jeżeli o to chodzi? Ja jestem też taką, jako ten pierwszy polski komisarz, najpierw byłam od handlu, potem od polityki regionalnej, ja byłam, jak się okazało, wtedy odkryłam i do dzisiaj to myślę trwa, pierwszą osobą z Brukseli, z instytucji brukselskiej, która pojawiła się na poziomie lokalnym. Ja byłam w ponad 220, w ciągu tych 5 lat, 220 regionach Unii Europejskiej, gdzie byłam po raz pierwszy w ogóle w historii integracji europejskiej kimś z Brukseli, jeżeli mogę tak brzydko mówić, kto się tam pojawił. Mi się wydawało, że ta konieczność takiego dialogu, kontaktu, konieczność przekonania się, że tych ludzi na poziomie lokalnym, społeczności lokalnych, że Europa jest obecna tam też w różny sposób i że powinniśmy być razem, że powinniśmy się nawzajem słuchać i że własność Europy to także do nich należy, są współwłaścicielami Europy. I to wydaje mi się, że było czymś, co w ostatnich latach także jakby wybuchło w kontekście tego populizmu, że myśmy za mało robili, żeby tworzyć tę Europę, ja to nazywam Europę obywatelską, to znaczy taką Europę, która żyje dialogiem, stałym dialogiem z ludźmi. I myślę, że to będą te nadchodzące lata, to będzie w tej próbie odebrania ludzi populistom i antyeuropejskim różnym ugrupowaniom, to będzie właśnie poprzez większy dialog z ludźmi, poprzez myślenie też nad nowymi formami włączania ludzi w kształtowanie decyzji europejskich. Myślę, że jeżeli to nam się uda, to będzie taka dobra podstawa oparta na zaufaniu dla dalszych kroków. A Unia nie ma innej drogi, bo świat jest takim stałym dostarczycielem różnych wyzwań i problemów, których w żaden sposób, żaden polityk, żeby nie wiem jak, nie chcę użyć słowa kłamał, ale obiecywał, żeby nie wiem co obiecywał ludziom, nie jest w stanie na poziomie narodowym rozwiązać. Myślę o bezpieczeństwie, myślę szeroko bardzo rozumianym bezpieczeństwie, także energetycznym, także żywnościowym, ale przede wszystkim tym związanym z poczuciem, takim tradycyjnym poczuciem bezpieczeństwa, które przybiera też nowe formy związane z cyberzagrożeniem cyfrowym. Więc myślę, że te wyzwania, których jest coraz więcej, one wymuszają konieczność bycia razem. I też są takie wyzwania, które nie znają granic, jak klimat. A myślę, że to jest już dzisiaj wyzwanie, właśnie nie klimat, a katastrofa, czy kryzys klimatyczny, różnych słów się używa. To jest dzisiaj wyzwanie numer jeden dla Europy. I tego, to żeby nie wiem jak zaklinać i mówić, że tych zmian nie ma, to po prostu one są i one zupełnie nie interesują tych zmian, granice administracyjne, polityczne, jakiekolwiek, więc tu musimy być razem i tego bez Europy i bez wypracowania czy współpracy, wypracowania wspólnych rozwiązań my nie damy rady. I jeszcze muszę coś powiedzieć, jedną rzecz, bo myślę, że nie wszyscy mamy świadomość, że Parlament Europejski funkcjonuje na bazie współpracy. To nie jest tak jak w parlamentach narodowych, że jest walka koalicji z opozycją. W Parlamencie Europejskim, gdzie jest tyle grup, tak różnorodnych, żeby znaleźć większość dla najmniejszej, najdrobniejszej sprawy, czy to legislacji, czy jakiejś rezolucji, stanowiska parlamentu, my musimy współpracować wszyscy, bo żeby tę większość budować i ta Europa współpracy, myślę, ta Europa, która nadchodzi, musi być rzeczywiście Europą
jeszcze ściślejszej współpracy i dobrze byłoby, żebyśmy przywrócili Polsce, Europie, bo tam mimo tej reputacji, która rzeczywiście była wielkim zaskoczeniem, bo Polska była postrzegana rzeczywiście jako Polska Solidarności, Polska, która wzmacnia Europę, że Europa nadal czeka z otwartymi ramionami na tę Polskę właśnie taką solidarną, która rozumie, że Europa musi być silna, która chce ją wzmacniać. Takiej Europy, takiej Polski w Europie, myślę, będzie bardzo potrzeba i możemy być w awangardzie i mam nadzieję, że będziemy, bo to wynika, jeżeli mogę powiedzieć tak, używając klasyków, to się rzeczywiście Europie należy, żeby Polska tam była ze swoją siłą i wspaniałymi ludźmi. To myślę jest największym naszym zasobem, jaki mamy. A co jeśli się nie uda? Od tylu lat związana jest Pani z Brukselą. Nie może się nie udać. Ja myślę, że jest wielką siłą Brukseli było to, że w najtrudniejszych momentach przychodziła zawsze wola polityczna. Państwa członkowskie rozumiały, że upadek Europy, rozpad Europy to byłby właściwie dla państw narodowych także ogromne zagrożenie. Więc nie może się nie udać, ale dobrze byłoby, żeby się udało przy udziale Polski, żebyśmy mieli to poczucie dumy, że dzięki nam Europa jest znowu wielka i zjednoczona i tak bardzo nam potrzebna jako Polakom. Trzymamy kciuki. I w niedzielę idziemy głosować. Tak jest, to bardzo ważne. Dziękuję. Dzięki bardzo. Profesor Danuta Hibner, pasy rozpinamy. Tak, z pasem nie da wyjść. Zdecydowanie, byłby lekki problem. Dziękuję serdecznie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Chociaż właśnie. Dziękujemy ślicznie. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.